Cześć kochani, odcinek na zamówienie, bo wiem, że wiele z Was czeka na vloga z zakupami Massimo Dutti. Teraz nie widzicie tu żadnych toreb z moimi zakupami, bo jeszcze nie poczyniłam tych zakupów, bo tym razem wyprzedzę o krok. Słuchajcie, skarżycie się zawsze, że jak pokazuję właśnie zakupy z Massimo Dutti podczas wyprzedaży, to tych rzeczy już nie ma często na stronie, tych rzeczy już nie ma w sklepach stacjonarnych. Więc właśnie wyszłam o krok tym razem i pokażę Wam, na co ja będę polować w tym roku podczas wyprzedaży, bo one się zaraz zaczną, 50, 60 i 70% w Massimo Dutti, bo ja tam kupuję tylko podczas wyprzedaży. Na co ja będę polować i co też warto kupić, a ja już to mam w swojej szafie. Bo słuchajcie, niejednokrotnie w Massimo Dutti jest tak, że te rzeczy jak gdyby się powtarzają. Różnice są minimalne, ale na przykład dobór kolorystyczny jest wręcz identyczny tych rzeczy, czy na przykład wzory są takie same. Słuchajcie, to czasami jest prawie jeden do jednego. I od razu mogę powiedzieć na podstawie tych butów, które są na stronie, a które ja mam bardzo podobne i teraz zobaczycie je na zdjęciach. One są na pewno Wam znane. Słuchajcie, ja w tych butach przez pewien czas chodziłam non-stop cały czas, aż pewnego razu ktoś na Instagramie mi napisał w komentarzu, ale co ty chodzisz tylko w jednych butach, nie masz innych butów? No bo tak, ja te buty tak bardzo pokochałam, nosiłam naprawdę cały czas, ja je jeszcze w domu mam, są lekko podniszczone i słuchajcie, bardzo podobne teraz są na stronie Massimo Dutti, słuchajcie. Właśnie te takie karmelowo-beżowo-białe, które ja uwielbiam, zresztą widzicie je tutaj teraz na zdjęciach, one są przepiękne, podobają mi się bardzo i nie wiem, czy się nie skuszę na takie same, bo te moje już są zniszczone, a te wyglądają prawie no, na identyczne. Bardzo wygodne buty. Ja noszę 41 i taki no, rozmiar butów kupuję w Massimo i te buty zawsze, jakiekolwiek kupię, one zawsze świetnie pasują na moją stopę. I to są pierwsze buty, które no, ja chyba zapoluję na nie. Tylko wiecie, ja mogę sobie czekać do tych 50-70% wyprzedaży, bo ja po prostu mam dużą stopę 41 i te buty często zostają, czy nawet stacjonarnie kupuję. Więc to są buty, które ja serdecznie polecam, dziewczyny, do tych naszych, a wiem, że już też ubieracie się w te wszystkie różne karmele, beże i biele, bo wysyłacie mi zdjęcia, więc będą pasowały, więc polujcie na nie, jak będą właśnie, jak się zaczną zaraz, tuż, tuż już wyprzedaże. I kolejna para, słuchajcie, piękne buty. I ja takie buty mam. Rolex mojego męża jakiś, przepraszam bardzo. Kolejne buty właśnie tu. Karola, kojarzysz? Ja mam takie, prawda? I słuchajcie, to są buty, które ja kupiłam podczas wyprzedaży. One chyba z 449 zł na 229 te moje. I słuchajcie, na stronie właśnie są wręcz identyczne, ale te są lepsze. Dlaczego? Bo te mają taki, zobaczcie, miękki zapiętek, to się mówi, że można sobie je tak zgnieść i one są, moje są bardziej sztywne, a te są bardziej miękkie, ale wyglądają absolutnie superancko, podobają mi się i też do tych wszystkich klasycznych stylizacji, do pięknych spodni z kantem, wow, będą świetnie wyglądały w kolorze karmelowym, są piękne, polujcie na nie dziewczyny, bo naprawdę mogą być fajne. I słuchajcie, dobrym pomysłem jest też kupowanie, uwaga, botków w środku lata, prawda? Bo wtedy te botki mogą być w super cenie. Ja mam takie swoje jedne kultowe botki z Massimo. Przechodziłam w nich też naprawdę kilka dobrych sezonów. I tutaj znowu, słuchajcie, moje są super, ale te też są piękne. Absolutnie piękne i też będą na pewno w dobrej cenie. Warto się skusić na botki z Massimo. Moje jedne zmęczone, ale naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Piękne są te botki, zwykłe, proste botki, bo moim zdaniem takie botki są dużo bardziej praktyczne i uniwersalne niż na przykład kozaki do kolana. No nie wiem, do większej ilości stylizacji założycie, tak? Ja widzicie, nawet takie botki nosiłam do spódnic i też wyglądało ok. Słuchajcie, kolejne buty, ja te buty bardzo polecam. Ja miałam takie buty z marki Gant i one mi się już zniszczyły totalnie, ale strasznie mi się podobają. Zwykłe, białe, proste tenisówki, które z tyłu na zapiętku mają złotą wstawkę. Ja miałam je z Ganta, te wyglądają o tak. Powiem Wam, że chyba będę na nie polować, bo podobają mi się. Karola? Też mi się podobają, bardzo mi się podobają. Takie fajne, proste, zwykłe sneakersy przydadzą się na pewno. I słuchajcie, kolejna para. Takich butów jeszcze nie miałam, ale to też są podobne. Strasznie chciałabym je mieć. Karola się skrzywiła chyba przez te sznurówki, tak? Też wiecie, i te ściągacze. Na tamtym zdjęciu było gorzej, na tym
mi się bardziej podobają. Mają tutaj, słuchajcie, takie ściągacze z tyłu, fajne, podobają mi się przeokrutnie. Też będę na nie polować, albo właśnie na te, albo na tamte. Polecam, dziewczyny, bo też będą pasować do tych naszych wszystkich stylizacji jasnych. Ja już mówię naszych, bo wy też się już na jasno nosicie, dziewczyny. Słuchajcie, idziemy dalej. Ja często mówię o tym, że warto mieć trencz. Ja mam taki trencz marki Berber i on mi się sprawdza, ale słuchajcie, trencze z strony Massimo Dutti, no wymiatają, naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Jakościowo ja je dotykałam, przymierzałam świetnie. I tu jest w jednym odcieniu, w takim ciemniejszym, piękna absolutnie trencz i jest też w jaśniejszym odcieniu. Też bardzo ładny. Tylko dziewczyny, najważniejsza rzecz z trenczami, trzeba mierzyć. Zobaczyć siebie w świetle dziennym, czy odcień tego trencza będzie pasować do waszej karnacji. To jest najważniejsze, bo są trencze gołębie, są trencze karmelowe, są trencze beżowe. Trzeba znaleźć trencz idealny w idealnym kolorze. Cudowny jest ten. I słuchajcie, piękny, prawda? Będziesz polować. Trzeba polować na te trencze, jak właśnie jest 50-70% ceny, wtedy warto, warto się skusić. I słuchajcie, kolejna kurtka. Ja akurat tej kurtki nie mam z Massimo Dutti, ale taką kurtkę mam z Orseja, bardzo podobną. I to jest rzecz wspaniała. Jest to taka kurtka prosta, zwykła, skórzana z dopinanym, słuchajcie, kołnierzem. I tutaj jest akurat bez kołnierza. Fajna taka, no taka prosta, zwykła ramoneska, która będzie pasować do wszystkiego i uważam, że taką ramoneskę warto mieć w swojej szafie, no bo też zestawicie ze wszystkim, nie wiem, jakoś tak młodo się wygląda, czy co. Ja jestem absolutnie na tak. Ja bardzo lubię taką kurtkę do takich satynowych koszul. Satynowa koszula i taka kurtka, no bosko, słuchajcie, bosko. I teraz słuchajcie, kolejna rzecz. Nie mam dzisiaj tego, ale pokażę na zdjęciach. Zwykły, karmelowy, prosty golf. I słuchajcie, jest piękny golf na stronie. Z kolei w tym naszym jasnym, takim beżowym kolorze. Absolutnie wspaniały i dobre w tym golfie jest to, że on jest uszyty z jedwabiu morwowego i z wełny. I pamiętam, że tamten mój golf też był. I nikt się z nim po praniu nie dzieje. I taki prosty, zwykły golf. Cienki. Ja nie lubię grubych golfów, ja lubię cienkie. Też przydaje się, słuchajcie, można tworzyć piękne stylizacje. Założyłabyś golf z marynarką? Oczywiście. Też fajnie, prawda? No, ja bardzo lubię, ja zresztą mam taki czarny golf i do tego marynarkę bardzo lubię. Można polować, dziewczyny, ale na przykład tutaj on jest w wielu kolorach, on jest już przeceniony, bo część jest już, są takie special prices na stronie Massimo Dutti, więc możecie zaglądać. I już widzę, że na przykład ten jasny jest tylko w rozmiarze L i XL, ale jest bardzo dużo różnych kolorów. Może warto zapolować, dziewczyny. Podoba mi się bardzo i mój się ten karmelowy sprawdza. Idziemy dalej. Bluza. Słuchajcie, ta bluza... To jest bluza, którą ostatnio pokazałam w takiej czarno-białej stylizacji na blogu i to jest taka bluza, która no też założycie, ja ją założyłam na elegancko, ale właśnie do sportowych dresów, tak jak tutaj widać, pani ma w komplecie, też wygląda świetnie, mega wdechę, słuchajcie, komplet, który warto mieć. Ta bluza jest super. No taka zwykła, prosta. I słuchajcie, taki trik w Massimo Dutti, właśnie oni to wiedzą, że bardzo dużo rzeczy właśnie nie jest białych, tylko opisują go jako kolor surowy. I to właśnie wtedy jest taka złamana biel, o czym ja wam mówiłam. I tutaj właśnie nie mamy takiej czystej, mocnej, śnieżno-białej bieli, tylko ta biel jest złamana i ona właśnie też jest opisana kolorem surowym i ta biel lepiej wygląda. Bo to jest taka biel w kierunku śmietanki. Mówię wam, dziewczyny, o czym wiem, o czym mówię. Naprawdę też do skuszenia się ta bluza. Jest piękna, 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 absolutnie. Karola mi tutaj picie, bo coś mnie dzisiaj... Wiecie, jestem podekscytowana, bo Massimo Dutti to zawsze mnie ekscytuje. Dziękuję, Karola. Słuchajcie, idziemy dalej. Więc ta bluza była u mnie na blogu, ja ją polecam. Moim zdaniem to jest w ogóle ta sama bluza, ta, którą ja mam. Ale to sobie zobaczcie. Wracam, słuchajcie, do mojego przeglądu i idziemy dalej. Bluza, swetry, słuchajcie. Ten sweter mi się bardzo podoba, wam pokażę. Sweter, który
ja mam wątpliwości, bo tam jest wiskoza i poliamid i nie jestem pewna jego, jakbym go dotknęła, czy on będzie dobrze wyglądał, ale to też jest taki mój kolor, słuchajcie, no te kolory, te takie beżowe, śmietankowe, no to po prostu to jest pani wygląda jak Mistrzostwo Świata. Ja też tutaj mam, widzicie, pokażę wam tą złamaną biel, to jest właśnie taka złamana biel, czyli taka właśnie śmietanka, kolor surowy i to jest golfik, który mi się sprawdza, też kupiony za niewielkie pieniądze w Massimo Dutti. I jeszcze mam taką, słuchajcie, bluzkę, którą kupiłam za 9 euro. Taki top, mięsisty, gruby, fajny. I też właśnie on jest w takim złamanym kolorze. Cudowny, noszę go, lubię, też pokazywałam go w jednej stylizacji z kardiganem z Oysho. Bardzo jest fajny. Dobra, wracamy jeszcze do przeglądu, bo to są rzeczy, które już tam od jakiegoś czasu są. A my musimy teraz polować na rzeczy, które jeszcze nam się podobają. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, sweter o luźnym kroju, też piękny, no też jest coś takiego, no takiego uroczego, z krótkim rękawem wprawdzie ten sweter, ale też będę na niego polować, bo bardzo mi się podoba. No nie wiem, no te rzeczy w Massimo są takie fajne. Widzicie, one są wszystkie takie bardzo podobne, ale te ubrania będziecie mieć na lata, na długie lata, bo jakość tych rzeczy jest dobra. Jeszcze taki, zobaczcie, kardigan, który mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy Karola będzie mnie w nim widziała. Zaraz zobaczymy, czy jej się spodoba. Karola, taki o. Spoko. Spoko, prawda? Że taki zapinany pod szyję. Też taki zwykły. On teraz jest niestety drogi. Kosztuje 229 zł. Już jest przeceniony o 100 zł, o ponad 100 zł. Ale bardzo mi się też podoba. I on by mi się bardzo przydał, więc będę na niego polować, wam też radzę. Słuchajcie, ze swetru widzicie, ja na przykład mam taki z wełny jedwabnej. Cudowny sweter w kolorze też tym jasnym, który mi się bardzo, on jest troszeczkę za taki duży, może nie za duży. To jest rozmiar L, ale go kupiłam podczas wyprzedaży za niewielkie pieniądze. Właśnie wełna jedwabna, cudowny materiał, bo on się tak przyjemnie nosi, nie czuć w ogóle, że to jest wełna taka ostra, tylko rzeczywiście ten jedwab, no pięknie. I ja go dzisiaj założyłam Karoli, pokazałam z perłami, powiedziała, że wyglądam jak ciocia Klocia, więc bez pereł go nosić. Mam też taki, słuchajcie, biały, on ma już ojej z 6 czy 7 lat, ale też go bardzo lubię, kupiony podczas wyprzedaży. Jeszcze wam pokażę, jak już jesteśmy w bluzkach. Taka cudowna, zwykła, prosta, za niewielkie pieniądze kupiłam podczas wyprzedaży z takim fontaziem. Znacie? I to jest bluzka, kiedy nosiłam się w ciemnych kolorach. Taka, widzicie, o, finezyjna. Też ją pewnie kojarzycie z mojego Instagrama czy bloga. Ją pokazywałam nieraz, taka o, tunikowata. Też kupiona podczas wyprzedaży. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do spodni, bo spodnie są mega ważne. Ja spodni w Massimo kupuję bardzo dużo i na przykład te joggerowe to są spodnie, które jeden do jednego. Karola, mam te spodnie dzisiaj, mogłabyś się przynieść, proszę? Takie białe Massimo Dutti. Jeden do jednego, słuchajcie, ja mam takie spreski, ale tutaj one kosztują 249 zł i będą pewnie niedługo przecenione. I mówię wam, te spodnie, ja mam akurat spreski, te białe spreski. O. I one wyglądają dosłownie wręcz identycznie jak te, słuchajcie. Ja je bardzo lubię. Cudowne są. W ogóle bardzo się mi dobrze nosi. I te wyglądają identycznie, tylko mają takie suwaki na dole. No naprawdę, no świetne spodnie. Cudowne, więc one niedługo będą w przecenie. Warto takie spodnie mieć. Takie joggerowe, nie wiem, tam młodo się w tym wygląda, odmładzają takie spodnie i lecicie, wkładacie na pupę i lecicie do sklepu po bułki. Cudowna sprawa. Ze spodni jeszcze podobają mi się, takie mam z kolei z Greenpointa i dobrze mi się nosi i te są całkiem podobne, takie chinosowate, ja bym powiedziała. Te są w trzech kolorach i też pięknie się prezentują, słuchajcie. I też powiem wam, zaraz będą przecenione, więc będą w dobrej cenie. Warto takie spodnie chinosowate mieć w trzech kolorach. Także sobie wybierajcie, rozmiarówka jeszcze jest. One na pewno będą tańsze. No, ja ze spodni z Massimo to te sobie kupiłam podczas wyprzedaży w poprzednim sezonie. Takie, widzicie, też szerszą nogawką. Ja je pokazywałam gdzieś tutaj w stylizacjach. Karoli się bardzo podobają. Mam też takie i te wynalazła Karola podczas wyprzedaży. Chyba 69 zł kosztowały. Pamiętasz? Z jasną lamówką. Bardzo je lubię.
I widzicie, też mam takie dresowate, tylko widzicie bez sznurka, z Massimo Dutti, kupione podczas wyprzedaży. Cudowne są, tylko właśnie te są bez sznurka, ze sznurkiem są lepsze. Dobra, i idziemy pod spodniach, idziemy dalej, co jeszcze mi się podoba. Ja normalnie, słuchajcie, bardzo lubię kupować topy, t-shirty w Massimo Dutti, ale w tym sezonie nie do końca tam znalazłam coś, co mi odpowiada, bo tam jest z Jane Birkin dużo takich t-shirtów i jakieś te wzory tam z napisami, niekoniecznie mi się podoba. Ten najpiękniejszy t-shirt teraz widzicie tutaj z boku, uwielbiam go, podczas ostatniej Patrycja Rytton stylizacji na blogu go użyłam i jest właśnie z Massimo Dutti, cudowny, ale bardzo dobre jakościowo, nawet takie zwykłe, proste topy są w Massimo. One są z dobrych włókien po prostu uszyte. Te materiały są po prostu rewelacyjne i one się noszą długimi, słuchajcie, miesiącami. Ten top, który widzieliście przed chwilą mój z nadrukiem, to też już ma swoje miesiące, jak nie lata, i świetnie się nosi, więc podoba mi się tutaj też taki właśnie z organicznej bawełny w kolorze piaskowym i też będzie, powiem Wam, że coś mi się tu długo otwiera, będzie dobrze się go nosiło. Tak mi się wydaje, piękny jest. Karoli się na pewno spodoba. Taki zwykły, prosty top w kolorze piaskowym. 99 zł, więc on pewnie będzie kosztował jakoś najtaniej 69, a na koniec może 49 zł. Fajny, prosty taki top w pięknym, takim piaskowym kolorze. Więc topy można kupować z nadrukami, tam niekoniecznie w tym sezonie. Natomiast nie znalazłam na stronie Massimo żadnych sukienek, które by mnie powaliły. Tak jak ja mam jedną białą sukienkę z Massimo Dutti, którą uwielbiam, taką prostą, pokazywałam Wam ją. Tak, nie znalazłam w tym sezonie sukienek. Podobały mi się dużo, warto zajrzeć, słuchajcie, do zakładki pasków. Podobały mi się okulary przeciwsłoneczne, ale ja jednak bym kupowała u optyka takie okulary, jednak raczej bym stawiała na Ray-Bany niż Massimo Dutti, natomiast bardzo ładne są te wzory. I tak naprawdę jeszcze bardzo chodzi mi po głowie, pokażę Wam już ostatnią rzecz, jedna sukienka, koszula z takim ozdobnym fontaziem, też wygląda pięknie i Karola na pewno mnie w tej bluzce też widzi. Nawet siebie widzisz w takiej bluzce. Tak. Piękna, prawda? I też naprawdę fajnie, bo ona jest, słuchajcie, chyba uszyta, jeżeli pamiętam, z wiskozy. Dobrze pamiętam, z wiskozy. Więc słuchajcie, to teraz już zrobiłam taki przegląd rzeczy i teraz tak. Moja koleżanka robi tak, słuchajcie, ja to muszę wygooglować. Mam tu telefon, zaraz Wam powiem. I ona robi to tak. Jak się zaczynają wyprzedaże, i tak mi napisała, Madziu, w aplikacji najpierw dodaję do koszyka wszystkie ubrania, potem klikam edycja i wybieram kup później. Ona tak robi, potem masz dwie zakładki, koszyk i kup później. Z kup później możesz sobie przenieść do koszyka. Jak coś ci stamtąd zniknie, to znaczy, że w tej chwili nie ma Twojego rozmiaru czy tego koloru, co wybrałaś. I od razu się zapytała, co tam upatrzyłaś, nie? To my tak tutaj z Kasią sobie pod kątem Massimo, bo ona też jest wariatką, krejzolką na punkcie Massimo. Czyli można tam sobie po prostu włożyć do koszyka, przełożyć na kup później i jak wrócicie do tych swoich zakupów, które wybrałyście, one będą już przecenione. Jak będzie Wasz rozmiar, to kupujecie przecenione ze strony online, a jak nie, no to trudno. Nie trafiłyście. I ona tak robi i poleca, żeby tak robić, słuchajcie. Ja polecam też stacjonarnie, bo chociaż ostatnio byłam, mało jeszcze było ubrań, ale stacjonarnie to też dobrze jest przymierzyć, chociaż... Ja lubię przymierzyć. No ja też. Wolę kupić stacjonarnie niż online. No widzisz, no. No ale w dzisiejszych czasach, no to nam bardziej jakoś tak... Generalnie ja polecam stacjonarnie, no ale te czasy są takie jak nie inne. Kupujcie online. No bo tyle. Tak będzie najłatwiej, później można wszystko zwrócić. Okej, nagadałam się długo, prawda, Karola? Tak. Muszę już kończyć? Oj, tak. Dobra, to już kończę, słuchajcie. Więc dajcie znać koniecznie, na co Wy polujecie w Massimo Dutti. Bardzo dziękuję, jeżeli się podobało, łapki w górę, żegnamy się i do zobaczenia. Za dużo gadałam. Pa! Pa! Pa!